Moim Państwa gościem jest Stanisław Malina, członek zarządu powiatu cieszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W samorządzie aktywnie działa Pan od lat. Był Pan radnym w Ustroniu, teraz radny powiatowy, członek zarządu. Czy można porównać pracę w samorządzie powiatowym z pracą w samorządzie gminnym? Jest taka możliwość w ogóle, żeby porównać? Oczywiście, że taka możliwość jest. Z perspektywy lat, jakie spędziłem w ustrońskim samorządzie, można powiedzieć, że ten samorząd ewoluował przez te 28 lat. I jak przyszedłem do starostwa, bo jeszcze w tych latach pierwszych 90 do 2002 samorząd ustroński też ewoluował, bo miał 24 radnych, potem od 2002 roku było radnych 15 i w 2002 przyszły pierwsze wybory bezpośrednie burmistrza. Stąd, kiedy przyszedłem do powiatu, zetknąłem się znowu z zarządem, który właśnie od 90 do 2002 roku również działał w innych samorządach, czy gminnych, czy miejskich. I tu chcę powiedzieć, że byłem zawsze zwolennikiem i takimi moimi promotorami mojego całego życia samorządowego był profesor Jerzy Rygulski i Michał Kulesza, zwani ojcami samorządu w Polsce. Zresztą w całej rozciągłości podzielam te opinie, które dzielili. Zresztą tak jak i wielu to ocenia, że ta reforma samorządowa jest jedyną, która się w tym kraju dokonała i sprawdziła. Żałuję tylko, że nie została doprowadzona do końca, bo uważam, że i starostów, i marszałków powinno się wybierać w wyborach bezpośrednich. Ale wracając do porównania. Oczywiście pole działania w samorządzie w Ustroniu, w tym miejskim, były podobne problemy. Generalnie zawsze rozwijały się tematy o pieniążki, o zadania, które były zlecane, a tych zadań stale przybywały, które były zlecane gminą, a nie zawsze w ślad za tym szły pieniążki. Także to jest ta rzecz wspólna, z którą się spotykamy i w samorządzie Ustronia i teraz tutaj w powiecie. Natomiast oczywiście obszar działania jest zdecydowanie większy w powiecie. Doszły te jednostki, które po prostu nie funkcjonują w samorządzie miejskim. Myślę tu o pogotowiu, szpitalu, policji, PCPR-ze, zarządzie dróg powiatowych. To jest ta różnica, ten obszar działania, ilość mieszkańców, na jakim terenie się działa, jest zdecydowanie większy. Stąd i większe problemy, zagadnienia o wiele trudniejsze. Ale w zasadzie jako samorządowcy możemy sobie powiedzieć, że te zadania, z którymi zetknęliśmy się i w samorządzie tym miejskim czy gminnym, one tutaj również mają miejsce. Skala jest większa. Trudno było się przestawić? Nie, nie było trudno się przestawić. W związku z tym, że starałem się zawsze być na bieżąco z przepisami czy z ustawami, jakie zmieniały się, nie zawsze przepisy wykonawcze szły w parze z tymi ustawowymi rzeczami, a przede wszystkim większość radnych obecnych, którzy są, miałem z tymi osobami do czynienia, bo muszę powiedzieć, że doświadczenie, jakie żeśmy nabywali wspólnie, bo jednak sporo jest i burmistrzów, i przewodniczących rady w składzie tejże rady powiatu, jednak wiele nas łączy i potrafimy wypracować jakieś wspólne stanowisko i no, porozumiewamy się merytorycznie, bez emocji, ale raczej merytoryka bierze górę nad emocjami. No i to jest ważne. Merytorycznie też Pan kontroluje i nadzoruje działania powiatowego zarządu dróg publicznych. Dlatego też będziemy rozmawiać dzisiaj o inwestycjach. Nie przeskoczymy tematu pandemii i na samym wstępie chciałam zapytać, czy ta pandemia tutaj jakoś wpłynęła, czy koronawirus wpłynął na jakieś ważniejsze zaplanowane inwestycje drogowe? Być może jakiś zablokował. Ja powiem tak, żadnej inwestycji nie zablokował. Nie mieliśmy sygnału z tych szczególnie dużych zadań, które są realizowane. Myślę tutaj o Wiśle Czarnym czy ulica Górecka w Skoczowie. To są te największe zadania, które są realizowane. Wykonawcy jak do tej pory nie sygnalizowali żadnych problemów, jeżeli chodzi o kwestie związane z koronawirusem. Są oczywiście problemy natury technicznej czy geologicznej,
ale jeżeli chodzi o pandemię, nie miało to żadnego przełożenia, przynajmniej takich sygnałów żeśmy nie mieli, żeby któreś z tych zadań, czy w ogóle zadań realizowanych, były problemy z tego typu. Może takie właśnie krótkie podsumowanie roku 2019, jeżeli chodzi o te ważniejsze inwestycje, czyli co udało się zrealizować, które zostały przesunięte, czy które będą realizowane teraz w tym roku 2020. Mam tutaj na myśli oczywiście drogi, chodniki, mosty. Oczywiście, że ten rok 2019, który był jakby tym pierwszym rokiem działalności i bliskiej współpracy z PZDP, bo ja bym tego nie nazwał nadzorem, a raczej bliską współpracą, zresztą bardzo dobrze mi się współpracuje z osobami, z którymi mam na prawie co dzień do czynienia. Chcę powiedzieć, że w 2019 roku zostało zrealizowane 11 zadań inwestycyjnych, inwestycyjno-remontowych na kwotę około 20,5 miliona złotych, z czego z budżetu powiatu to jest prawie 8,2 miliona. Tu chcę podkreślić, że naprawdę duża pomoc płynie również ze strony samorządów, bo już w ubiegłym roku przy pomocy samorządów, którzy partycypują w kosztach realizowanych inwestycji drogowych, to jest kwota 4,9 miliona złotych i oczywiście środki zewnętrzne w kwocie 7,4 miliona, które zostały pozyskane na realizację tych zadań. A z zadań, które jakby były takie dominujące czy najważniejsze w 2019 roku, to muszę wymienić oczywiście inwestycję, która jest dwuletnią inwestycją. To jest Wisła Czarne, gdzie koszt ogólny zadania to jest prawie 18 milionów złotych przy dofinansowaniu około 80% z Interregur, bo to jest realizacja z projektu transgranicznego ze Słowacją, konkretnie z powiatem Czadźca. I do tej inwestycji jeszcze przejdziemy za chwilę. Oczywiście, więcej czasu nie będę poświęcał. Rozpoczęliśmy na etapie uzgodnień i przez całą drogę współfinansowania również ulicę Górecką, gdzie w zasadzie zasadnicza część tej realizacji jest w tym roku. Poza tym z tych poważniejszych rzeczy, które zostały wykonane, to jest rozbudowa drogi głównej w Próchnę na kwotę około 1,8 miliona, to też pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych koszty. Przebudowa Zamkowej w Dzięgielowie, gdzie koszt inwestycji to jest około 3,5 miliona złotych przy wsparciu prawie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych i oczywiście gminy Goleszów. Bardzo dużą inwestycją zrealizowaną i zakończoną, jeżeli chodzi o techniczną stronę, to jest przebudowa mostu, który jest w ciągu drogi powiatowej w Ochabach, gdzie również gmina Skoczów w 50% dokładała się do kosztów kwalifikowanych, a koszt tego zadania to był na poziomie 7,5 miliona złotych. To są te takie ważne, bardzo ważne. Aha, i tam było dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości prawie 50%. Była również, rozpoczęto jakby realizację drogi długiej w Haszlachu, z tym, że ta inwestycja również przeszła i na ten rok z uwagi na to, że występowaliśmy o środki do Funduszu Dróg Samorządowych. No tu muszę powiedzieć, że to przesunięcie nastąpiło tylko dlatego, że projekty składało się do sierpnia ubiegłego roku. Natomiast rozstrzygnięcia dopiero przyszły w kwietniu, a dokładnie informacja 16 kwietnia wpłynęła do nas. W związku z tym realizacja tej długiej w Haszlachu przeszła na ten rok. Jest również realizowana Górecka, to już mówiłem. Poza tym z nakładek była sporo realizacji. To była w Chybiu za rzeczu 1 km około za 511 tysięcy przy współudziale gminy w wysokości 100 tysięcy. Pielgrzymowice w Zebrzydowice księdza Janusza również dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, które były przyznane. Górecka w Brennej, Skoczów Brenna na
kwotę około 1 000 000 zł również przy współudziale gminy Brenna i Funduszu Dróg Samorządowych. W Dębowcu ulica Skoczowska też przy współudziale gminy. I to są takie te podstawowe rzeczy, które były jakby realizowane, natomiast są bardzo ważne rzeczy, o których chcę podkreślić. Są również zadania, które są powierzone miastom. I tutaj muszę wymienić 3 zadania, które były powierzone miastu Cieszynowi. Realizacja przez Cieszyn 3 inwestycji, które były realizowane, powierzone miastu Cieszyn i przy współudziale 50% kosztów kwalifikowanych udziale miasta. I tu muszę wymienić ulicę Frysztacką, koszt inwestycji 2 600 000 zł, 50% Cieszyn. Cieszyn, ulica Haszlacka od Frysztackiej po Świętego Jerzego, to jest koszt 500 000 zł, oraz Katowicka na fragmencie, to jest 600 000 zł. I oczywiście wszystkie te inwestycje w 50% były finansowane również z udziałem miasta Cieszyna. I jeszcze jedno zadanie, które było powierzone miastu Ustroń, ulica Cieszyńska, przy wkładzie również 50%, i jako zadanie powierzone i realizowane przez miasto Ustroń. To może z tych podstawowych rzeczy, które były zrealizowane w ubiegłym roku i budżetowym, i kalendarzowym, co do tych inwestycji, które były jakby kluczowymi w tej realizacji naszego budżetu. A rok 2020, jakieś większe właśnie inwestycje, które być może teraz są kontynuowane? Więc ja muszę tutaj wrócić oczywiście do Wisły Czarne. Ta inwestycja w tej chwili jest realizowana jako zadanie dwuletnie i ona będzie, zakończenie jest planowane w tym roku na przełom 3. i 4. kwartału. Montaż finansowy już wspomniałem jako transgraniczny. To jest zadanie trudne, jeżeli chodzi o samą techniczną stronę, i tutaj napotykamy przy realizacji na trudności natury geologicznej. I tutaj wiele rzeczy nastręcza kłopoty przy realizacji, natomiast firma z doświadczeniem, która realizuje to zadanie, jak na razie kontynuujemy i nie napotykamy na zadania, które by nie uniemożliwiały realizację. Krótki odcinek teraz już został wyłączony z ruchu z uwagi na kontynuację muru oporowego, jaki jest realizowany, który uniemożliwia tam ten ruch, żeby on się odbywał, więc został wyłączony. Druga, która już praktycznie w tym roku w całości, to jest Górecka w Skoczowie, która w zasadzie bez większych kłopotów jest realizowana. Nie tylko droga, ale również i przeprawa mostowa, która jest realizowana na Bajerce. Tam terminy są również w tej chwili dotrzymywane. Realizacja tego zadania powinna w tym roku się zakończyć. Jeżeli nic nieprzewidzianego się nie zdarzy, to zadanie to jest realizowane tak, jak być powinno, zgodnie z założeniami. Więc jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, jest jeszcze planowana droga Halera do realizacji oraz ulica Długa w Haszlachu. Droga, która już, tak jak powiedziałem wcześniej, przeszła na ten rok z uwagi na możliwość dofinansowania i rozstrzygnięcia konkursu Funduszu Dróg Samorządowych. Myślę, że też warto poruszyć temat nakładek. Zawsze interesuje mieszkańców, ile środków w tym roku i gdzie te nakładki się pojawią. Nakładki żeśmy przyjęli taką zasadę w PZDP. Ogłaszaliśmy, rozbiliśmy zadania na 3. W związku z możliwością ogłaszania oczywiście przetargów. Pierwszy etap i drugi zostały rozstrzygnięte. Pierwszy etap został rozstrzygnięty i on jest do realizacji, i potem powiem o kwocie. Skoczów, Brenna, ulica Górecka w Brennej, 1 km w Strumieniu, ulica Landek, Jasienica, to jest odcinek około 400 m, ulica Główna w Simoradzu, to jest w Skoczowie. I ogólny koszt, jaki został
tych przetargów został wyłonionych przetargów to jest 1 352 000 na okrągło złotych. Drugi przetarg, który również został rozstrzygnięty, obejmuje ulicę Pawłowicką w Strumieniu, to jest odcinek około 1 km. Druga to jest remont nawierzchni od granicy państwa, ulica Cieszyńska w Pogwizdowie, też około 1 km oraz droga w Skoczowie, droga Landecka, też odcinek około 1 km, to jest droga w Pierścu i tutaj koszt, jaki został finansowy już po przetargu, to jest około 1 700 000 złotych. Trzeci etap, który jest w tej chwili przygotowywany do rozstrzygnięcia, to są dwa zadania. Jedno zadanie w Goleszowie, ulica w Dzięgielowie, to jest ulica Grabowa. Tutaj też toczyła się korespondencja dość długo, bo chcę po prostu zaznaczyć, zanim przystępujemy do nakładek, jest przyjęta taka zasada, zwracamy się do gmin o typowanie tych dróg, które by były najważniejsze, dokonujemy wyboru, jeżeli chodzi o kwalifikacje tych, zakwalifikowanie tych zadań i tutaj ta Grabowa została do tego trzeciego etapu włączona. No i w Zebrzydowicach ulica Korczaka, z uwagi na to, że pozyskaliśmy środki z programu rozwoju obszarów wiejskich, a ten fragment ulicy był przewidywany do nakładek i tutaj zmieniamy i uproszczoną dokumentację robimy na ten fragment, gdzie pozyskano 3 miliony złotych na realizację zadania inwestycyjnego, a będziemy realizować to zadanie, drugą część tego zadania już w samym kierunku granicy państwa, stąd ten trzeci etap, który jest w tej chwili w przygotowaniu i w najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty. To jeżeli chodzi o nakładki i remonty. Chcę jeszcze przyjąć, powiedzieć, taka zasada, która już od wielu lat tutaj została przyjęta, niepisana oczywiście zasada, że przy nakładkach i remontach powiat wykonuje same drogi, natomiast chodniki są wykonywane w ramach gmin, czy jako partycypację w kosztach, czy fizycznie jako zadanie powierzone. Zresztą zasada, która się sprawdzała i nie ukrywam, bardzo by mi zależało i z doświadczenia, żeby to zadanie właśnie w ten sposób były kontynuowane. To nakładki, może teraz przejdźmy do tematu rond, bo w ostatnim czasie zostało otwarte rondo na ulicy Katowickiej w Cieszynie. Powiat tutaj nadzorował tą inwestycję. Jak ta inwestycja przebiegała i czy tam już jest wszystko dopięte na przysłowiowy ostatni guzik? Chcę powiedzieć, że to zadanie zostało powierzone przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad powiatowi, przy czym głównym wykonawcą był podmiot prywatny w całości. Rzeczywiście było porozumienie z tym podmiotem prywatnym podpisane i powiat od strony tej merytorycznej nadzorował to zadanie, natomiast zadanie, jeżeli chodzi o strony finansowe, było w całości realizowane przez podmiot prywatny. To zadanie jako rondo zostało odebrane, już przekazane generalne, jest po odbiorze i zostało przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg. Został tylko jeszcze realizowany fragment, w który już powiat nie uczestniczy jako droga miejska i ten etap już realizuje również podmiot prywatny, ale już w porozumieniu z miastem Cieszyn. No, trzeba też poruszyć temat ronda tymczasowego, ronda na ulicy Bielskiej w Cieszynie. To rondo jest tymczasowe już od kilku lat. Na jakim etapie jest to zadanie? Wiem, że tutaj miasto Cieszyn czeka na Wasze decyzje. Znaczy decyzje już zapadły. Decyzje zapadły w momencie przyjmowania budżetu na ten rok. Jako, że to zadanie zostało wpisane do budżetu, jest kwota około 200 000 złotych przy oczywiście partycypacji również miasta Cieszyna i tu się należy bardzo ukłonić w tą stronę, że Cieszyn bardzo aktywnie uczestniczy, jeżeli chodzi o realizację tych zadań wspólnych. Jest na etapie przygotowania do procedury przetargowej to zadanie i w najbliższym
najbliższym czasie, a sądzę, że to nastąpi nie później niż w miesiącu czerwcu, będą materiały przygotowane i ogłoszony przetarg na realizację zadania projektowego. O tyle jest to ważne, ten projekt, bo każdemu projektowi towarzyszy zakres realizacyjny i jest możliwość występowania o środki zewnętrzne. I nie ukrywam, mając już projekt i kosztorys inwestorski, jaki jemu towarzyszy, możemy występować o środki zewnętrzne. Z tym, że to zadanie jest przewidziane do realizacji po oczywiście rozstrzygnięciu konkursów Funduszu Dróg Samorządowych. Ja już wcześniej wspominałem, bezwładność, jeżeli chodzi o decyzyjność, jest dość duża, więc nie chciałbym tu określać konkretnego terminu realizacji. Natomiast na pewno projekt będzie przygotowany, który jest tym ważnym krokiem w kierunku wystąpienia o pomoc zewnętrzną i oczywiście partycypację w kosztach miasta Cieszyna. Także myślę, że ten projekt, on zresztą nie przewiduje tylko realizację samego tymczasowego ronda, ale również od Stawowej aż do Bielskiej, cała ulica Bielska do ronda i dalej w kierunku ulicy Bielskiej poza rondem, i tak projekt zostaje zlecony. Czy on będzie w zależności od tego kosztorysu inwestorskiego, na jaki koszt będzie opiewało to zadanie, być może będziemy rozpatrywać realizację etapami tego zadania. Ale to nie chciałbym w tej chwili rozstrzygać, bo tak jak powiedziałem, na pewno będzie potrzebne wsparcie z tego Funduszu Dróg Samorządowych, na które bardzo, bardzo liczymy. Także myślę, że tutaj te wątpliwości, jakie były, były troszeczkę bezpodstawne, bo budżet, który wystarczyło przeczytać powiatu, wyraźnie to zadanie tam określił. Ale jeżeli chodzi o termin, to na razie ciężko wskazać, kiedy mieszkańcy doczekają się w końcu tego ronda, znaczy, właściwego, nie tymczasowego. Ja sam bardzo nad tym ubolewam, jako że jeżdżę z Ustronia i powiem szczerze, i ustroniacy nie tak bardzo tutaj apelują o te zadania, oczywiście, które są do zrealizowania w Ustroniu. Ale oczywiście o to rondo i o czynny fragment ulicy Bielskiej również, więc to jako zadanie takie naczelne bierzemy oczywiście pod uwagę. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, przy wsparciu środków, bez wsparcia środków zewnętrznych, to zadanie będzie trudne do realizacji, jako że też musimy mieć świadomość, o ile pandemia nie wywołała większych skutków na realizacji zadań, to jednak dochody gmin, no w tym i powiatu oczywiście samorządowych, zdecydowanie ucierpiały, więc i z pewnością jeszcze budżety gmin odczują to w dalszym czasie, kiedy będzie trzeba robić budżet na 2001, szczególnie po stronie dochodów. I tu na pewno to będzie miało znaczenie, jeżeli chodzi o realizację przede wszystkim tych inwestycji czy nakładek drogowych. Zmieńmy temat, ale oczywiście pozostajemy tutaj w inwestycjach drogowych. Ile kosztuje takie bieżące utrzymanie dróg? Czy pojawiły się jakieś oszczędności, może tutaj po zimie, ja rozumiem, związane z, na przykład z odśnieżaniem? Ja rozumiem, że chodzi o ten ostatni okres podsumowania zimy. Więc oczywiście tak, jednak ja bym tutaj nie mówił o oszczędnościach, bo okres zimowy w naszej strefie klimatycznej to jest styczeń, luty, marzec, kwiecień i potem październik, listopad, grudzień. Oczywiście te środki, które zostały przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg, a to jest około 354 km, z tym, że tutaj jeżeli chodzi o sam PZDP, to są koszty na odcinkach 246 km, 108,5 km. To są zadania również powierzone gminom, miastu Cieszyn, Ustroń, Strumieniowi i Wiśle. To tutaj koszt, na jaki w tej chwili do końca miesiąca kwietnia, to było 1 017 000 zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego, to jest rzeczywiście połowa tych kosztów, jakie były związane z utrzymaniem. Z tym, że to jest około 500 000 zł na zakup materiałów, natomiast sama usługa odśnieżana na tych 246 km to jest koszt około 460
tysięcy, 500 tysięcy to jest materiały, które są zgromadzone w postaci soli i piasku i to są ewidentne rzeczy, które są zgromadzone i oby nas zima jeszcze oszczędziła w tych miesiącach w czwartym kwartale, to wtedy dopiero będziemy mogli mówić o oszczędnościach. To wtedy będzie można już podsumować. Wtedy będziemy mogli mówić w jakiej skali, żeby udało się zaoszczędzić. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Stanisław Malina.